słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Jesteście szczęśliwe? Aha. To znaczy, że widziałyście Eliasza. Bo tak się dzisiaj kończy pierwsze czytanie. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli. I to jest na podsumowanie tekstu z Mądrości Syracha o Eliaszu. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli. Dlaczego są szczęśliwi ci, którzy widzieli Eliasza? Bo ci, którzy go widzieli, są jego dziedzicami. Pamiętacie druga Księga Królewska, drugi rozdział? Eliasz się żegna, odchodzi, idzie z Elizeuszem. I Elizeusz ma prośbę, żeby dwie części twojego ducha spadły na mnie, przeszły na mnie. Dwie części to jest tyle, ile otrzymywał dziedzic. Tak? Czyli Elizeusz prosi, żeby mógł przejąć misję po Eliaszu. I wtedy słyszy: jeśli mnie zobaczysz, to się to spełni. Jeśli mnie nie zobaczysz, to się nie spełni. Więc ci, którzy widzą Eliasza, którzy się mu przyglądają, mają obietnicę od Niego: będziecie moimi dziedzicami. Dwie części mojego ducha wstąpią na was. Otrzymać ducha Eliasza to znaczy tyle, co stać się Janem Chrzcicielem. O Janie słyszy jego ojciec w czasie zwiastowania, że on pójdzie przede mną w duchu i w mocy Eliasza. W duchu i w mocy Eliasza. Więc ci, którzy są otwarci na ducha Eliasza, są też otwarci na tę misję Jana Chrzciciela. Czyli na misję kogoś, kto zapowiada Jezusa, otwiera innych na przyjście Jezusa. No i dobrze siostry wiedzą, że to jest nasza wspólna misja, tak? To jest misja Kościoła. Po to tak dużo czytamy w czasie Adwentu o Janie Chrzcicielu, żeby się w nim odnaleźć, żeby wejść w jego funkcję. Bo funkcją Kościoła jest, to tak bardzo pięknie wczoraj mówił ojciec Cantalamessa, funkcją Kościoła jest nie tyle mówić o Jezusie, co go pokazać. Nie? Jana Chrzciciela się zawsze pokazuje z takim palcem. Nie? Czyli Jan nie mówi o Jezusie teoretycznie, kto to jest Pan Jezus, tylko mówi: tu jest. Dlatego jest prorokiem, bo wskazuje na Jego obecność. I to jest nasza misja. Misja, nie opowiadać o Jezusie, można godzinami, można latami, nie? Można dzieciom na religii 12 lat mówić o Jezusie i nigdy nie pokazać miejsca, gdzie Go można spotkać. Można 6 lat wykładać komuś teologię i opowiadać o Jezusie wszystko i nigdy nie pokazać miejsca, gdzie jest. Nie? Nigdy Go nie doprowadzić do spotkania. Możecie naopowiadać wszystkie definicje dogmatyczne, jakie są o Jezusie, i nigdy nie sprawić, że ktoś się z Nim spotka. Misja Jana to jest poprowadzić do spotkania, wskazać: tu jest, to jest Baranek Boży, tu, nie, tu. I tej misji nie da się wypełnić inaczej, jak w duchu Eliasza. Ci, co go widzą, są szczęśliwi.
Powiedziałyście, że to o was, teraz będzie sprawdzam. Teraz będzie sprawdzam. Jaki jest duch Eliasza? Co się na tego ducha składa? A w ogóle jesteśmy w Karmelu, tu, że Eliasz jest ukochany, nie? Antek, siądź sobie, bo ja mogę długo mówić dzisiaj. Pierwsze, co słyszymy o duchu Eliasza, że on ma w sobie ogień. Że prorok Eliasz jest jak ogień. Nie wiem, jakie macie skojarzenia ze słowem ogień. Ja myślę, że ludzkie podejście do ognia jest takie trochę ambiwalentne. Zasadniczo ludzie lubią ogień, zwłaszcza jak jest jakoś ujęty w jakieś ramy. Na przykład jak się pali w kominku, albo jak się pali jako ognisko, ale to ognisko jest zawsze wyznaczone szeregiem kamieni i uważamy, żeby nie wyszło poza, tak? Ale zasadniczo kochamy ogień, fajnie jest się ogrzać, jeszcze fajnie jest sobie upiec kiełbaskę. A jak już będzie po kiełbasce, to jeszcze na przykład ziemniaki w popiele, nie? Cała młodość. Więc tak, kochamy ogień. Jednocześnie każdy normalny człowiek ognia się boi. To znaczy, nie wkładam ręki w ogień, bo to nie jest żaden bezpieczny hazard, nie? Więc także przed ogniem uciekamy, kiedy jest niekontrolowany. Wszystko dlatego, że ogień ma w sobie siłę. Ogień ma w sobie moc. Więc duch Eliasza, duch ognia, to jest duch mocy. To nie jest tylko duch mądrości, to nie jest tylko duch jakiegoś orędzia, tylko to jest duch mocy. I takiej mocy, która ma w sobie pewną gwałtowność, pewną też jakąś nieobliczalność. Ogień, jak coś zapali, to czujemy, ma taką ambicję, żeby zająć wszystko, co podpalił. Nie? Ogarnąć wszystko, co podpalił. Taka jest natura ognia. Eliasz był człowiekiem gwałtownym. Eliasz był człowiekiem mocnym. On był człowiekiem czynu, nie był tylko człowiekiem gadania. Ten czyn, gdyby się zastanowić do końca, na czym polegał, ten czyn Eliasza, on ma bardzo adwentowy sens. No, czyn Eliasza sprowadzał się do walki z fałszywą nadzieją. Jeśli Adwent jest czasem, kiedy pytamy o nadzieję, co jest naszą nadzieją, to Eliasz mówi, najpierw musicie się zmierzyć z tym, co jest nadzieją fałszywą. Czasy Eliasza były czasami zwycięstwa fałszywej nadziei. Tak? Cały naród wybrany, to jest 900 lat przed Jezusem, poszedł za kultem Baala. Ten kult wprowadził im król Achab pod wpływem swojej żony Izabel. Kult Baala. To jest taki kult, który się w dziejach Izraela bez przerwy odradza, bo to jest kult bardzo obiecujący. Baal był, on na wiele sposobów jest opisywany, tak? Takim prototypem Ojca w niebiosach. Baal był tym, który właśnie, tak jak Ojciec, miał dawać wszelkie błogosławieństwo życia. Plony, żyzność ziemi, żyzność łona matce. Więc też Baal był bóstwem miłości, to takiej miłości bardzo zmysłowej. Jak się ogląda stare miejsca archeologiczne w Ziemi Świętej, to stelle dedykowane Baalowi mają kształt męskiego członka. To był kult mocno erotyczny też. Nie? Dlaczego Żydzi szli za tym kultem? No dlatego właśnie, że
obiecywał im wszelką możliwą płodność, wszelkie możliwe owoce. Będziesz mieć wszystkiego potąd. Już lepszej nadziei nie ma. Jak tego nie rozumiemy, to nie zrozumiemy nigdy Eliasza. Nie? Czemu on im zamknął to niebo, żeby nie padało? No po to, żeby im pokazać, tak? Baal, Baal, proszę bardzo. 3,5 roku bez deszczu. Ani kropli deszczu. Nie ma owoców? Nie ma plonów? Nie ma życia? A co się stało? No bo szukacie tam, gdzie go nie ma. Więc duch Eliasza, duch, który jest jako ogień, jest duchem, który tak, jeśli coś chce zniszczyć, tak jak ogień zniszczy, wypalić, tak jak ogień wypala, to chce wypalić wszystko, co jest fałszywą nadzieją. Wszystko, co jest fałszywą nadzieją. To jest pytanie bardzo mocne, adwentowe i takie, powiedziałbym, skupieniowe, nie? Każdy z nas o tym pewnie musi myśleć, nie? Czy ta nadzieja, którą ja w sobie noszę, ona jest prawdziwa czy fałszywa? Ona jest właściwa? Czy ona jest pseudonadzieją? Czy z niej się w moim życiu urodzi życie, czy z niej się urodzi śmierć, nie? Co? Co się rodzi z tej nadziei, którą ja mam, za którą idę? To jest pierwsza rzecz o duchu Eliasza. Druga, która bardzo odpowiada temu, czym teraz żyje Kościół. Zobaczcie, że ostatecznie ten ogień nie jest po to, żeby niszczyć, tylko jednak, żeby budować. Żeby też odbudowywać. I co ma odbudowywać? Ma odbudowywać wspólnotę. Jest ta funkcja Eliasza tu zapowiedziana, że ma zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. To jest w ogóle refren o Eliaszu w perspektywie tej jego wznowionej misji. Ten refren po raz pierwszy padał u Malachiasza, u proroka Malachiasza. Jak otworzycie Stary Testament, ostatnie zdanie Starego Testamentu w każdym wydaniu jest właśnie to, że Eliasz zwróci serca ojców do synów, a serca synów do ojców. Jak Pan Jezus mówi, że Eliasz rzeczywiście przyjdzie, wszystko naprawi, to wszystko, co Eliasz ma naprawić, to jest najpierw relacja między ojcem i synem, synem i ojcem. Myślę, że matka i córka też się mieszczą. Nie? To są... Co Eliasz ma naprawić? Do czego służy duch Eliasza? Do naprawienia relacji, które są relacjami rodzinnymi. Są relacjami międzypokoleniowymi. Czyli Eliasz ma odbudować wspólnotę. Tę najbardziej najpierw podstawową w Izraelu, jaką jest wspólnota rodzinna. A potem, tak jak słyszeliśmy, że ma też odnowić pokolenia Jakuba, nie? Czyli cały lud. I anioł mówi do Zachariasza o Janie, że właśnie zwróci serce ojców do synów i przygotuje Panu lud doskonały. Nie? Czyli duch Eliasza jest po to, żeby tworzyć wspólnotę między ludźmi. I to jest wspólnota najpierw właśnie ta najbardziej elementarna, podstawowa, domowa, rodzinna. A potem ta szersza, nie? Którą jest naród, którą jest lud Boga. Jan Paweł II mówi, że to są dwie najbardziej naturalne wspólnoty, w których człowiek się rozwija. Nie?
To jest rodzina i naród. Dwie najbardziej podstawowe wspólnoty. Wszystkie inne, boję się powiedzieć, jakie są dodatkiem. No, najpierw są te dwie najbardziej podstawowe. Dom i naród. Bardzo mocne jest u Malachiasza, jak sięgniecie do tego tekstu, powiedzenie, że jeśli Eliaszowi by się nie udało odbudować tych więzów między ojcem, synem, synem i ojcem i tych więzów, które są między pokoleniami w jednym ludzie, jakby mu się nie udało, to przyjście Pana dotknie nas wszystkich przekleństwem. Tam z tego miejsca jest nawet odsyłacz do szóstego rozdziału Księgi Jozuego, kiedy Jozue puszcza Żydów na podbój Jerycha. To mówi, wszystko jest objęte przekleństwem. Ma ocalać tylko Rahab i jej rodzina. Wszystko inne jest objęte przekleństwem zniszczenia. To jest ten sam zwrot, który pada u Malachiasza, bo jest bardzo mocne słowo, że Pan chce przyjść, ale jeśli przyjdzie w taką rzeczywistość niepojednanych rodzin i niepojednanego ludu, to jego przyjście dotknie nas wszystkich bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem. Dlatego ta misja Eliasza jest tak ważna. Dlatego działać w duchu Eliasza jest tak ważne. Żeby się nie okazało, że na koniec przyjście Pana, o którym ciągle mówimy, recytujemy, Maranata, Maranata, Maranata. Przyjdzie i może się okazać, że jego przyjście zakończy się jak podbój Jerycha. Same gruzy. Kiedy nie? Wtedy, kiedy będziemy w mocy i w mocy i w duchu Eliasza działać w sposób skuteczny, tak, żeby serca ojców zwracały się do synów, synów do ojców i żeby lud powstawał doskonały. Myślę, że czujecie, o jak ważną rzecz tu chodzi. To nie jest słowo takie jedno z podrzędnych, to jest słowo jedno z najważniejszych. Bo ono mówi, że Pan nie przychodzi po to, żeby potwierdzać podziały między ludźmi. I Pan nie przychodzi, przepraszam za takie sformułowanie, ono mi się rano dzisiaj ukuło, Pan nie przychodzi do prywaciarzy. Jak masz ochotę na taką absolutną prywatę w przeżywaniu wiary, ja i mój kochany Pan Jezus w Duchu Świętym, cała reszta świata zasadniczo mi przeszkadza w tej relacji z Nim, nie? No to patrz już powoli, jak ci się te mury rozpadają, już się Jerycho sypie. Istotne jest, czy my potrafimy żyć w relacjach, czy my potrafimy tworzyć relacje rodzinne. Co to właściwie znaczy, że mówicie do siebie siostro, 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 siostro? Co się za tym kryje? Albo mówicie matko. A do mnie niektóre mówią ojcze. Co? Tam jest coś w tych słowach? To jest prawda? Czy potrzebujemy Eliasza z jego duchem, żeby to była prawda? Żeby to była prawda. Jak nie ma w tym prawdy, jest bieda. I to samo lud doskonały, Kościół. Kościół. Milion podziałów. I to, że te podziały istnieją, to jest jedno,
a to, że nam w nich jest coraz lepiej, to drugie. I jednocześnie codziennie na Eucharystii, nie? Maranata, Maranata, Maranata. Wiecie, że on nie chce przyjść, bo jak przyjdzie na takiego podzielonego kościoła, trzeba się rozglądać, gdzie siedzi Rahab i przynajmniej się złapać gdzieś tam, załapać się do jej domu, nie? To jest bardzo poważna rzecz. Duch Eliasza to jest duch, który łączy ludzi w relacjach rodzinnych. Łączy ludzi w relacjach, jakie powinny być w ludzie Boga. To jest duch wspólnoty. To jest duch, który się nie godzi na podziały. Na pewno ich nie wprowadza. Na pewno ich nie potwierdza. Nie, nie podtrzymuje. Nie, nie upewnia. Tak, tak, masz rację. Tak, tak, masz rację. Co z tego, że masz rację? Co z tego, że masz rację? W imię tej racji nie odzywasz się do kogoś rok, dwa, pięć i czekasz na Pana Jezusa? Zawracanie głowy. Tak. Już by było dość, ale jeszcze koniec. To już będzie ostatnie. Ale musi być, bo jeszcze jest to, co Jezus wyciąga z ducha Eliasza dzisiaj w Ewangelii. My rzadko w ten sposób patrzymy na Eliasza, ale jak posłuchamy Jezusa, to wtedy potrafimy też i jego życie w ten sposób odczytać. Eliasz był prorokiem odrzuconym. Eliasz był prorokiem odrzuconym. Eliasz nie był prorokiem sukcesu. Eliasz był prorokiem, który najpierw musiał uciekać przed Achabem i przed jego żoną. I to jest ten czas, kiedy jest na pustyni. Potem musi uciekać. To jest straszne chyba dla proroka, tak myślę. Jeśli musi uciec od własnego ludu i z własnej ziemi do Sarepty Sydońskiej, czyli do pogańskiego świata. I się okazuje, że w tym pogańskim świecie, w którym oficjalnie wszyscy czczą Baala, on tam znajduje kobietę, która uzna Boga w jego Panu i w nim uzna proroka. Wdowę z Sarepty. Tam znajduje oparcie, tam znajduje wspólnotę. Nie, w świecie niewierzących. Ale nikogo takiego nie znalazł w swoim własnym świecie, w swoim własnym ludzie, w swoim własnym kraju. Nikogo. I to nie jest jednorazowe odrzucenie. Potem jest ta sławna scena, kiedy na Karmelu Eliasz przeprowadza sąd nad prorokami Baala. A potem co dalej? Czytamy. Idzie na pustynię, siedzi z krzakiem i mówi: Panie, dość. Dość. Przeżyłyście to kiedy? Dość. Zabierz mi życie. Eliasz nie miał łatwego życia. To jest prorok odrzucony. I duch Eliasza to jest duch, który cię potrafi przeprowadzić przez taki moment. I to jest duch Jana Chrzciciela. To jest to, co Jezus mówi. Postąpili z Nim, jak chcieli i tak zrobią też ze mną. I Jezus wydobywa z misji Eliasza coś właśnie, czego nie widzimy od razu. Jeśli Eliasz i Jan w jego duchu zapowiadają Mesjasza, który jest ukrzyżowany, to najbardziej wskazują na Niego w ten sposób, jak przechodzą chwile odrzucenia. Tak, znaczy wskazujemy czytelnie na ukrzyżowanego Pana, nie? Przez świadectwo we wszystkich takich momentach, kiedy jesteśmy też
ukrzyżowani, kiedy jesteśmy też odrzuceni. Eliasz ma takie doświadczenie przepiękne, nie? Że odrzucony na wygnanie, zagrożony śmiercią, ma doświadczenie Boga, który jak trzeba, to ci przyśle kruka z chlebem. Nie? Nakarmię cię na pustyni. Twoi cię wyrzucili, jesteś na pustyni, a Pan o ciebie zadba. I to jest ta różnica między Bogiem a Baalem. Nie? Baal ci nigdy niczego nie da poza śmiercią. Żaden Bożek, nic ci nigdy nic nie da. To, co ci da, będzie ci się wydawało, że ci daje, to jest tylko bzdura, to jest jakaś łuda, to jest coś fałszywego. Będzie pękać jak bańka. Ale Bóg ci da, na pustyni ci da. To jest to doświadczenie, nie? To nie jest kogoś, kto jest cierpiętnikiem, tylko to jest ktoś, kto ma doświadczenie miłości w sytuacji, gdy jest odrzucony. To jest miłość bezinteresowna, taka, jaka jest w Jezusie na krzyżu. Krzyż nie jest znakiem cierpienia. Krzyż jest znakiem miłości bez granic. Miłości, która jest bezinteresowna, dlatego się sprawdza w odrzuceniu. I wtedy potrafimy przeczytać Eliasza do końca. To jest, jak to było tu pięknie, to dzisiaj. Szczęśliwi, którzy w miłości posnęli. No to jest o Eliaszu. I to jest o tych, którzy są w Jego duchu. Nie? Więc mam nadzieję, żeście zobaczyły Eliasza i że wam z tym dobrze. I że wszystko, co powiedziałem, jest Ewangelią. To znaczy rodzi w was poczucie szczęścia, a nie przerażenia. No to amen.